Remont drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim nabiera tempa, a kierowcy narzekają na kolejne utrudnienia związane z przebudową głównych ulic w mieście. Wykonawca i inwestor na bieżąco informowani są o problemach i obawach mieszkańców. Raz w miesiącu odbywają się rady budowy. Takie spotkanie odbyło się dziś. Rozmawialiśmy o dodatkowych miejscach parkingowych, jakie powstaną wzdłuż ulicy Radwana. Rozmawialiśmy również o dodatkowych miejscach parkingowych, które powstaną u zbiegu ulicy Radwana, Wardyńskiego i Okulnej. Dodatkowo u zbiegu tych ulic zostanie wybudowane rondo turbinowe. Zmienią się parametry ulicy Radwana. Ulica Radwana do tej pory na skrzyżowaniu z Polną miała trzy pasy drogowe, w tym momencie powstaną cztery, czyli będą dwa pasy do jazdy prosto, lewoskręt i prawoskręt. Również wyjazd z ulicy Polnej na Radwana będzie miał trzy pasy. Na przełomie lipca i sierpnia powinien rozpocząć się remont drugiej nitki ulicy Radwana. Natomiast do końca maja wykonawca zadeklarował zdemontowanie mostu na rzece Kamiennej w ciągu Alei 3 Maja.